Pokój i dobro. Męka pańska. Każdy, ktokolwiek tylko wstąpił do trzeciego zakonu, tym samym już zgłosił swą wolę wspinania się na stromą górę doskonałości chrześcijańskiej. To na względzie mieliśmy i my, gdyśmy prosili o przyjęcie nas do trzeciego zakonu. Abyśmy więc w tym postanowieniu nie chromali, mamy trzymać się rady naszego świętego założyciela, który tak mówi. Najdrożsi synowie, miejcie zawsze przed oczyma drogę krzyża świętą, którą obrał nasz Zbawca. Jeśli bowiem każdy chrześcijanin jest do tego obowiązany, to o ile więcej my, cośmy obrali krzyż za nasz sztandar. Ojcowską tę radę założyciela naszego świętego Bonaventura uzasadnia w następujących słowach. Aby ogień modlitwy w duszy nie wygasł, jest niezbędnym prawie ustawicznie oczyma serca spoglądać na umierającego na krzyżu Zbawiciela. Duch Święty bowiem mówi, ogień na ołtarzu zawsze będzie gorzał, który będzie żywił kapłan, podkładając drwa. Tym zaś ołtarzem Bożym, tak wyjaśnia doktor serafiński święty Bonaventura, jest serce Twoje. Na tym przeto ołtarzu masz podtrzymywać ogień gorącej pobożności drzewem krzyża Chrystusowego, czyli rozmyślaniem gorzkiej Jego męki. Tak brzmi jednozgodna nauka wystosowana do nas swych uczniów przez świętego Franciszka i świętego Bonaventurę, te najwspanialsze gwiazdy nieba serafickiego. Poruczając się więc przewodnictwu tych świętych zakonu serafickiego, którzy się zaznaczyli najserdeczniejszym nabożeństwem do cierpiącego Zbawcy, rozważmy bliżej pięć przejawów, jako podłóg wyrażeń świętego Piotra z Alkantary, najbardziej się uwydatniających w męce Chrystusowej. Przystąp bliżej, o duszo, tak przemawia święty Bonaventura, zbliż się na skrzydłach uczuć swoich ku zranionemu, cierpieniem ukoronowanemu na krzyżu przybitemu Jezusowi, a nie chciej ze świętym Tomaszem apostołem oglądać ran w rękach Jego gwoździami przebodzonymi, ani wkładać palca w bok Jego, lecz cały przeniknij przez otwór boku Jego do serca Jezusowego, czyli rozmyślaj ze współczuciem boleści fizyczne, nie zapominając o tym, co boska i ludzka dusza Jego dla Ciebie wycierpiała. Oglądaj naprzód w Nim męża boleści, co jak robak stratowany wije się w nadmiarze udręczenia, ile że nie było w Nim miejsca zdrowego, a tylko rany, sińce i guzy. Oto mówi święty Piotr z Alkantary. Pan aniołów wśród oprawców stoi sam jeden. Słuchaj poświstu rózek i biczów, którym Jego boskie ciało rozdzierają razy na razach, sińce na sińcach, rany na ranach gromadząc. Oto wieniec z grubych, ostrych cierni, zamiast korony na głowie, oczy krwią zaszłe, śmiertelnie blade oblicze, krwią ociekające. Oto człowiek woła Piłat do krwiożerczych Żydów. O jak godna musiała być politowania postać Twego Zbawcy, kiedy nawet pogański sędzia wierzył, że sam już tylko ten widok będzie zdolny wzbudzić litość i łzy w jego krwawych oprawcach. Przypatrz się wreszcie swemu boskiemu oblubieńcowi na jego łożu śmierci. Łożem to twarda belka krzyża, wezgłowiem ostry wieniec cierniowy sukniami na śmierć ofiarowanymi, krew i rany piekące. O któż by mógł bez dreszczu świętego współczucia rozważać tę postać tak sponiewieraną? Do tych boleści fizycznych dochodziło jeszcze całe morze udręczeń duchowych. Dwa potoki, mówi święty Leonard z Portu Mauricio, wówczas zalewały duszę Zbawiciela. Jeden z nieba to potok miłości płomiennej, drugi cierpienia i kary za grzechy z piekła. Potężne te potoki miłości i cierpienia staczały walkę w sercu Jezusa. Aż zdawało się, jakby wszyscy ludzie i złe duchy otworzyli upusty bezmiernej przepaści, by zagasić ten ogień miłości, jaki płonął w sercu Jezusa.
Judasz zdradą, Piotr zaparciem, apostołowie swą ucieczką, Annasz i Kajfasz swym szkalowaniem. Piłat swą niesprawiedliwością, Herod szyderstwem, faryzeusze uszczypliwymi docinkami, oprawcy z niewagami, świat cały swymi grzechami, matka swą boleśnie przygnębioną obecnością, a sam nawet Ojciec Niebieski swem bolesnym opuszczeniem. Zaprawdę pod nadmiarem tych udręczeń, jakie za umierającego Zbawcę spadły, z całą ścisłością mógł on do siebie zastosować słowa Jeremiasza proroka. O wy wszyscy, którzy idziecie przez drogę, obaczcie, a przypatrzcie się, jeśli jest boleść jako boleść moja. Choćby był naprawdę przestępcą, cudzoziemcem, nawet w naszych wrogiem, to i wówczas nie moglibyśmy odmówić mu współczucia. To jakież dopiero musimy nas ogarnąć uczucie zdziwienia, żalu i bólu, kiedy my tak w sponiewieranym Jezusie uznajemy najlepszego naszego przyjaciela, największego dobroczyńcę, najlepszego naszego Ojca i oblubieńca dusz naszych. Co więcej, samego naszego Boga i Zbawcę, któremu sam nawet sędzia pogański Piłat nie mógł już dać lepszego świadectwa, gdy powiedział wówczas zgromadzonemu ludu: ja żadnej winy w nim nie znajduję. Idąc więc za radą świętego Bonaventury, w częstych naszych pobożnych rozmyślaniach zbliżajmy się na skrzydłach uczuć naszych do Jezusa i tego ukrzyżowanego. Łączmy nasze współczucie i najserdeczniejszy współudział z westchnieniami tegoż męża boleści. Starajmy się umierającego Odkupiciela pocieszyć i wynagrodzić mu tę niewdzięczną obojętność tak licznych ludzi, co Synowi Bożemu w jego bezmiernych boleściach aż skargę wyciskają. Czekałem, kto by się z połem smęcił, a nie było, i kto by pocieszył, a nie znalazłem. Powtórę, według rady świętego Piotra z Alkantary, badajmy, kogo wina gorzej męki Chrystusowej obciąża. Bóg w Starym Testamencie rozkazał, żeby gdy kto znalazł zabitego człowieka, a nie wiedział, kto do tego był sprawcą, kapłani i mieszkańcy najbliższego miasta zgromadzali się przed krwią zbroczonymi zwłokami i wypowiedzieli te słowa: ręce nasze tej krwi nie wylały, ani oczy nie widziały. Panie, nie poczytaj krwi niewinnej. Pobożni tercjarze, kto z nas wszystkich mógłby stanąć przed śmiertelnym łożem umierającego Zbawiciela i ze spokojnym sumieniem powiedzieć: nie winienem ja krwi tego Sprawiedliwego? A jeśli my jesteśmy niewinni, to kto tak strasznego czynu się dopuścił? Prorok Izajasz przypisuje nam winy w słowach: zranion jest za nieprawości nasze, start jest za złości nasze. Tak i apostoł święty Paweł mówi, że grzesznik grzechami swemi na nowo krzyżuje Syna Bożego. Oto patrz, powiedział pewnego razu Zbawiciel do świętej Małgorzaty z Kortone, jak ludzie ustawicznie mnie krzyżują. Tak, taki nieszczęśliwy chrześcijanin, co z grzechem śmiertelnym na duszy ośmiela się przystąpić do stołu pańskiego, z Judaszem wyciska pocałunek zdradziecki na Jezusowych. Kto ze względów ludzkich wstydzi się swej wiary, z Piotrem zapiera się swego mistrza i pana. Tam na słupie biczowania można by było umieścić bardzo nadający się napis, który nie kiedyś na jednym z krzyżów przydrożnych wyryto: oto grzeszniku twoje dzieło. Rozpustnicy to tak haniebnie Odkupiciela obnażyli i krwawo ubiczowali. Dumni, nędzny strzęp purpurowy na ramionach Zbawcy narzucili, pyszni straszną koronę cierniową na skronie uwili, zawistni na śmierć haniebną skazali, nieumiarkowani octem z żółcią go poili, a nienawistni jeszcze i po śmierci pałające miłością jego serce przebili. Tak więc dla mnie i ciebie Zbawca cierpiał. Wszyscy z żalem musimy się w piersi uderzyć, wyznając:
Zranion jest za nieprawości nasze, start jest za złości nasze. Zawołać przeto powinniśmy ze świętym Bonaventurą. Kto da głowie mojej wody, a oczom moim potok łez, bym dzień i noc mógł opłakiwać śmierć mego Jezusa i Pana, który nie za swoje, a za moje cierpiał grzechy. Dlatego niech będzie przeklęty grzech, którym i my do męki i śmierci przyczyniliśmy się Chrystusa. Zamiast jednak, jak Kain i Judasz, zrozpaczyć dla wielkości strasznych skutków grzechów naszych, ze świętym Piotrem z Alkantary po raz trzeci spójrzmy na ukrzyżowanego Zbawcę, a w nadmiarze odkupienia znajdziemy potężne powody do ufności w miłosierdzie Boże. O patriarze Jakubie, który pod wielu względami był figurą Chrystusa, opowiada Pismo Święte, że w ciągu całych 14 lat służył, by tylko dostać rękę pięknej Racheli. Jakaż rozpacz okarnęłaby patriarchę, gdyby Rachela, niewdzięcznością się mu odpłacając, okazała się dla niego szorstką, opryskliwą i nieufną. To jakże gorzko musi być dotknięty Syn Boży, który nie 14, a 33 lata trudy wszelkiego rodzaju upokorzenia, aż wreszcie haniebną dla nas śmierć krzyżową podjął, a my tymczasem odnosilibyśmy się do Niego podejrzliwie i z nieufnością. Czy nie Chrystus Pan to nawołuje przez proroka? Żywię ja, mówi Pan Bóg, nie chcę śmierci niezbożnego, ale żeby się nawrócił niezbożny od drogi swej, a żył. I choćby był grzechy wasze jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. I choćby były czerwone jak karmazyn, będą białe jak wełna. I czy mógłby kto jeszcze na serio myśleć, że najmiłościwszy Zbawiciel chce naszego zatracenia, który za nas w ogrodzie oliwnym sprawiedliwości Bożej oddał się jako zakładnik, który za nas swych oprawców, już umierając na krzyżu, jeszcze o łaskę błagał, Łotrowi po prawicy raj obiecał, który chociaż mógł zadosyć uczynić za grzechy wszystkich ludzi całego świata modlitwą, upokorzeniem swego świętego człowieczeństwa, przecież na haniebnym drzewie krzyża wszystką swą krew aż do ostatniej kropli dla naszego zbawienia przelał. Zaprawdę wobec tak bezgranicznego miłosierdzia zimny brak ufności przedstawia się jako mrożny szron na rozkwitłej róży. Już iż Judasz ciężko dotknął boskiego mistrza, lecz najcięższym jego grzechem nie była jeszcze zdrada. Nie, a to, że jak Łotr po lewicy zrozpaczył w miłosierdzie Boże, tem przepieczętowując swe zatracenie. Inaczej zachowała się błogosławiona Kreszcencja z trzeciego zakonu. Uznaję, mawiała, żem Boga często obrażała, lecz tem jeszcze nie chcę obrażać, że mu nie ufam. I choćbym sama jedna wszystkie grzechy wszystkich ludzi popełniła, to jednakże z całą ufnością polegającym na nieskończonej wartości krwi Chrystusowej. Zatopiłabym wówczas wszystkie grzechy w ranach mego Zbawcy, w tym przeświadczeniu, że nie mogłabym okazać mu większej czci, jak acz największa grzesznica, pokładając największą w nim ufność. Uczucia te błogosławionej Kreszcencji powinny być i naszymi. I choćbyśmy więcej nagrzeszyli od Magdaleny, stali się najwierniejszymi od Piotra i głębiej upadli od nieszczęśliwego Judasza, to nie chciejmy do popełnionych ciężkich grzechów dodawać jeszcze najcięższego grzechu – braku ufności w miłosierdzie Boże. Kosztowaliśmy Syna Bożego krew i życie. Nie chcę więc On, by tak kosztowała zapłata męki i śmierci, dla nas straconą została. Celem jeszcze większego ugruntowania ufności w Zbawcy naszym przypatrzmy się według świętego Piotra z Alkantary bliżej nadmiarowi miłości, jaka się w męce Chrystusowej przejawia. Pięknie mówi święty Franciszek Salezy.
jak po śmierci króla zwłoki jego zostają otwarte celem dokładnego ustalenia śmierci, tak też i po śmierci Chrystusa, króla żydowskiego, bok jego włócznią przebodzono. I jak przyczynę śmierci znaleziono, płomienną jego ku nam ludziom miłość, już cała postać ukrzyżowanego Zbawcy tchnie tą miłością. Głowa pochylona do ucałowania Ciebie, ramiona rozpostarte do objęcia Ciebie, serce otwarte do przyjęcia w nie Ciebie. I komu okazuje Chrystus tę miłość? Swym prześladowcom, śmiertelnym swym wrogom i oprawcom. To też w największym zdumieniu pyta święty Piotr z Alkantary. Kto kiedy słyszał o takiej miłości bezmiernej, by śmierć poniosła dla uleczenia ran oprawców swoich? Tak mądrość przedwieczna z nadmiaru miłości ku ludziom stała się szaleństwem. A zbliżywszy się do śmiertelnego łoża Odkupiciela, zapytajcie ze świętym Bonaventurą. Powiedz proszę, mój najsłodszy Zbawicielu, dlaczegoś tyle krwi przelać raczył, kiedy jedna, jedyna kropla krwi wystarczała dla odkupienia całego świata? Tu, o cudo! Jakby każda rana i każda kropla krwi ciała Zbawicielowego chciała się zamienić w tyleż języków, by najdonioślejszym głosem wołać. O ludzie, to stało się z nadmiaru ku wam miłości. Kiedy niegdyś Żydzi, widząc Zbawiciela płaczącego nad grobem Łazarza, między sobą mówili: oto jak go miłował, to widząc Odkupiciela już nie łzy, a krew za nas przelewającego, czy nie powinniśmy ze szczerego serca zawołać: oto jak nas umiłował? A że miłość domaga się odwzajemnienia, miłość ofiarna może być tylko wynagrodzoną miłością, gotową na wszelkie ofiary, to, czego Syn Boży wobec tak zadziwiających dowodów miłości powinien od nas się spodziewać. Niczego innego, jedno byśmy z wdzięczności najszczerszej całe życie Mu poświęcili. Obyśmy na podobieństwo gorącej pochodni płonęli miłością dla Jezusa, który zwłaszcza na Golgocie złożył tyle dowodów ku nam swej miłości. Kiedyśmy zostali przejęci potrzebą miłowania Chrystusa, to teraz staliśmy się zdolni pójść za radą świętego Piotra Apostoła. Chrystus ucierpiał za nas, zostawiając wam przykład, abyście naśladowali tropów Jego. Do tego bowiem upewnia nas święty Piotr z Alkantary, najlepszym sposobem jest rozmyślanie męki pańskiej, byśmy przez rozmyślanie mogli dążyć do naśladowania, naśladując zaś mogli przemienić się w Chrystusa, a wówczas mogli ze świętym Pawłem Apostołem powiedzieć: żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Męka pańska jest istotnie zwierciadłem wszelakich cnót oraz szkołą najwyższej doskonałości. Jeżeli bowiem trapią się pokusy, rozmyślaj o Jezusie na Górze Oliwnej, uciekając jak On do pokornej, a wytrwałej modlitwy. Jeżeli boleści i umartwienia fizyczne wydają się ci uciążliwe, przypatruj się sponiewieraniu Zbawcy u słupa biczowania oraz obrazowi Ecce Homo, oto człowiek, przed domem starosty Piłata, a wtedy sam odpowiedz, czy pod cierniem ukoronowaną głową chciałbyś być rozpieszczonym członkiem. Kiedy myśli próżne i pyszne nagabywać cię poczną, rozmyślaj, jako Żydzi, oblicze Chrystusa, na które aniołowie patrzeć pożądają, okrywają pwocinami. Uprzytomnij to sobie dobrze, co święty Piotr z Alkantary mówi. Do plucia zwykle wyszykuje się miejsca nieczyste, przed wzrokiem ludzkim ukryte. W domu zaś Kajfasza nie znaleziono innego, bardziej odpowiedniego na to miejsce, jedno oblicze Chrystusa. O człowieku, prochu i popiele, czy wobec tego jest możliwe, żebyś nie poniżył i nie wzgardził samego siebie? Jeśli brak ci cnoty cierpliwości, często spoglądaj na niewinnego baranka Jezusa w rękach krwiodawców.
krwiożerczych wilków, jako do skargi nawet ust nie otworzył. Posłuchuj się za przykładem błogosławionej Krescencji z trzeciego zakonu słowami Pisma Świętego. Jezus milczał jako tarczą, o którą by się rozbiły wszelkie ogniste strzały, szyderstw i pośmiewisk wymierzonych w Ciebie. O jak prędko uczucia nienawiści w Twym sercu ustąpią szczerej miłości bliźniego, jeśli tylko poważnie zastanowisz się, z jaką miłością Zbawiciel już umierając jeszcze się modlił za swych oprawców oraz z jaką dobrocią i łagodnością przyjął żałującego łotra. Kto bez największego zdziwienia może rozważać tę tkliwą miłość Boskiego Syna ku swej Matce, że zdawało się, iż spokojnie umrzeć nie może, dopóki opiekę nad jej przyszłością nie złoży w ręce Jana Świętego. Kto wreszcie za nas nie zostanie zbawiennie zawstydzonym i do naśladowania pobudzonym, rozmyślając o umierającym Zbawicielu, jak On, gdy już wszystko wykonał, posłusznie głowę skłonił z największym poddaniem się woli Bożej. A kiedyśmy w końcu w naśladowaniu Chrystusa dotarli do samego szczytu góry Kalwarii, wówczas powstawszy ze świętym Franciszkiem miłością obejmijmy ukrzyżowanego Zbawcę. O tem najsłodszym objęciu bardzo trafnie mówi święty Jan Wianney. O piękne zjednoczenie duszy z naszym Jezusem Chrystusem i Panem, przez miłość i potęgę Krzyża Świętego. Kto ucieka przed krzyżem, ten ucieka jednocześnie przed tym, który za nas na nim umarł. Jeśliby zaś wstręt naturalny upadłego Adama w Adamie człowieka sprawiał miłość krzyża niemożliwością, to pójdźmy za radą świętego Bonaventury, który tak powiedział. Przeniknij drzwiami otwartego boku do serca Jezusa. Przemień się miłością płomienną ukrzyżowanego w Chrystusie. Przybij się gwoździem bojaźni Bożej. Przebij się włócznią najserdeczniejszej miłości i zrań się mieczem najtkliwszego współczucia. Nie szukaj niczego innego i nic innego niech nie będzie Twą pociechą, prócz móc umrzeć z Chrystusem na krzyżu. Wówczas wołaj ze świętym Pawłem: z Chrystusem jestem przybity do krzyża, a żywię już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To naprawdę dopiero będzie najwspanialszym owocem, koroną nabożeństwa do ukrzyżowanego Zbawcy, co tak podziwiamy u naszego Ojca świętego Franciszka i tak licznych świętych zakonów. Jak pszczoły z kwiatu na kwiat przelatując, słodki sok wysysają i na miód przerabiają, tak przelatywała myśl nasza po wszystkich ranach Pana, zbierając boleści Jego słodycz miłości i miód zachęty do cnót wszelakich. Postępujcie więc ich śladami, naśladując ich przykład. Niech rozważanie gorzkiej męki Zbawiciela pobudzi was do żalu i skruchy za grzechy popełnione, które stały się przyczyną śmierci Chrystusa Pana. Podnieście serce żalem upokorzone, ale i oczyszczone ku nadziei i ufności w odpuszczenie grzechów przez wzgląd na wysłużone przez Chrystusa Pana nadmierne zadośćuczynienie. Utrzymujcie następnie na ołtarzu serca waszego ogień coraz większego żaru miłości drzewem krzyża Chrystusowego, czyli rozważaniem i wnikaniem coraz głębszym w gorzką mękę Zbawiciela. A wówczas od miłością pałającego jego serca i wasza dusza zagrzeje się do wzajemnej miłości i do naśladowania cnót jego. A kiedy doszedłszy do tak wysokiego rozważania męki Chrystusowej, umrzecie dla siebie i grzechów, wówczas już tu na ziemi żyć będziecie w całkowitym zjednoczeniu z Chrystusem. W ten sposób przez śmierć Jego żywot mieć będziecie i coraz obficiej mieć będziecie. Amen.